3-1 z Jastrzębskim Węglem. Pierwsze trzy sety były dość, można powiedzieć, jednostronne. Dopiero ten czwarty zapewnił nam, kibicom, sporo emocji. No i właśnie, szkoda, że się to nie udało. Jak oceniasz na gorąco to spotkanie? Pierwsze dwa sety były, można powiedzieć, jednostronne. W trzecim się dość, tak można powiedzieć, odbudowaliśmy. No bardzo nierówne, bardzo szarpane spotkanie z jednej i z drugiej strony. Masę błędów, niestety. My graliśmy u siebie. Zagrywka to nie był nasz mocny atut w tym meczu. Na szczęście walka, którą pokazaliśmy właśnie w tym trzecim, w czwartym secie, tutaj zaowocowała tym, że widowisko mogło się podobać. Myślę, że kibice po tym meczu byli zadowoleni. Pomimo, że przegraliśmy, no my niestety nie jesteśmy zadowoleni z tego spotkania, jednak tak mówię, no to było widowiskowe spotkanie, szczególnie ten czwarty set, gdzie był wynik naprawdę wysoki i no szkoda, że nie doprowadziliśmy do tego tiebreaka, było bardzo blisko. Niestety no żałujemy tego, ale teraz musimy się odbudować, przed nami kolejne ważne spotkania i będziemy walczyć, tak jak to było tutaj właśnie dzisiaj w Uranie. Czego zabrakło w tym czwartym secie? Po partii numer 3, gdzie wygraliście 25-18, można powiedzieć, jakby wszystko już wraca na właściwe wasze tory. W czwartym końcówka to był istny kalejdoskop. Sytuacja zmieniała się co akcję. No i właśnie, czego zabrakło? Może nie wiem, jednej akcji skończonej, no to na pewno. No na pewno, Jastrzębie też grało dobrze w tym secie, tak jak mówię, no tutaj w tym właśnie czwartym secie to była bardzo wyrównana walka od początku, my pierwsze dwa sety troszkę przespaliśmy, nie mam pojęcia co było tego przyczyną, byliśmy dobrze nastawieni na mecz, bardzo chcieliśmy, troszkę przespaliśmy te dwa sety, w trzecim się odbudowaliśmy już, nawiązaliśmy równorzędną walkę, no i tak jak mówię, no Jastrzębie było lepsze w dzisiejszym dniu, w czwartym secie to pokazało i dzięki temu mają 3 punkty. Trzeci mecz z rzędu przegrany. Dwa razy już można powiedzieć, że hala Urania padła w tym sezonie. No i właśnie, jak wasze morale po tym dzisiejszym spotkaniu? Co zrobimy? No płakać nie będziemy. No, na pewno nastawiamy się na kolejne spotkania tutaj. No, taka jest siatkówka. No. Pierwsza runda na pewno była dobra. Przyjeżdżali do nas przeciwnicy z dołu tabeli, ze środka tutaj na Uranie. Udawało się wygrywać. Pierwszy mocny przeciwnik to był Gdańsk. Niestety Gdańsk, tak. Również wygraliśmy. 3-2 po ciężkiej walce. Później Zaksa. No niestety Zaksa nas trochę sprowadziła do poziomu. No teraz Jastrzębie, gdzie teoretycznie jest to przeciwnik z naszej półki, tak, w naszym zasięgu. No nie udało się, no tak jak mówię, no tutaj dzisiaj to widowisko się mogło podobać, na pewno walka była i nie odpuściliśmy, nie odpuściliśmy tego spotkania, nie przeszliśmy obok niego, więc no szkoda, że nie udało się doprowadzić tego tiebreaka, tak jak mówię, i tyle, no. Czy na wynik dzisiejszego spotkania mogła mieć też absencja Bartosza Bednoża? Czy ja wiem, no tutaj Marcin Waliński na pewno zastąpił go solidnie. Bardzo fajnie zagrał, czy to w przyjęciu, czy chociażby w ofensywie, więc wypełnił tą lukę. No, na pewno wiadomo, no, im więcej zawodników w składzie, tym lepiej, bo różne się momenty zdarzają w meczu, czy w setach, no, i czasami jest potrzebna ta pomoc, chociażby zmiana na chwilę właśnie, żeby zawodnik złapał ten oddech, złapał świeżość i później znowu wrócił do gry. Więc im więcej zawodników, tym lepiej. Także, ale tak mówię, no, dzisiaj Marcin Waliński zapełnił ten brak tego Bartka i naprawdę zrobił dobre spotkanie. Jak byś ocenił do tej pory wasz dorobek punktowy w plus lidze? Jesteście z tego zadowoleni, z tych punktów, które uzyskaliście, czy może jest lekki niedosyt? Na pewno jest niedosyt. No, jest lekki niedosyt. Te spotkania właśnie, które były na przykład w Kielcach, przegrana za 3 punkty, to boli na pewno. No jednak były też niespodzianki tutaj, chociażby w meczu w Bełchatowie, gdzie złapaliśmy tak naprawdę słaby moment bełchatowian i zdołaliśmy tam wygrać, więc no ja bym to ocenił jakby, no nasza gra falowała bardzo w tej pierwszej rundzie, no. Były, tak mówię, widowiskowe spotkania przeplatane ze spotkaniami, gdzie było mnóstwo, masa błędów, tak? Więc tak bym to ocenił.